Siemanko Koldziska z tej strony, Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Hanoverem 96. A dzisiaj czeka nas kilka meczów, symulowanych oczywiście w drugiej Bundeslidze I chyba cały ten miesiąc nawet uda nam się przesymulować. Myślę, że okienkiem transferowym zajmiemy się w następnym materiale, chociaż wielkich transferów nie planuję, bo moim zdaniem kadra Hanoveru jest obecnie optymalna. Gramy dobrze, więc nie ma co zbytnio zmieniać. Myślę, że w pierwszym meczu wystąpimy w najmocniejszym składzie, bo nie ma co ryzykować gramy z Fortuną Düsseldorf. Miejmy nadzieję, że zdecydowanie ich pokonamy. Skład ostatnio spisuje się dość dobrze. Zremisowaliśmy przecież z wiceliderem Norymbergą, a teraz już prowadzimy z Fortuną Düsseldorf 1 do 0 po golu Schmidbacha. I czekamy na kolejne trafienia 2 do 0: Bech. Duńczyk ma naprawdę optymalną obecnie formę. Za moment zakończy się pierwsza połowa i mamy już drugą I Karaman świetnie ją rozpoczyna 3 do 0 dla Hanoweru Czerwona kartka dla Rapa I Bech na 4 do 0 No lepiej po prostu być chyba nie może Czy zdobędziemy jeszcze jakąś bramkę? Zobaczmy Tak jest! Karaman na 5 do 0 To jest po prostu deklasacja Różnica klas Nie da się tego inaczej opisać Hanower jest po prostu za dobry Na drugą Bundesligę Tutaj jak widzimy Zawodników, tego już, temu już chyba zaproponowałem kontrakt, z tego co pamiętam. Tutaj potencjał 81, ładnie to wygląda. 85, Fabio Ribeiro, musisz być w pierwszym zespole, moim zdaniem, bo po prostu chłopie na to zasługujesz. Może tych juniorów gdzieś wypożyczę, żeby się fajnie ogrywali i trenowali. O bakalors już się nie martwi, co mnie bardzo cieszy, bo gdy piłkarze są szczęśliwi, to i ich menadżer również ma dobry nastrój. I oczywiście trenujemy, żeby nasi piłkarze stawali się z dnia na dzień lepsi. Tutaj widzimy, Anton dobrze potrenował, tak samo jak Karacić, który ma już 79 overalla. Naprawdę, pozyskanie Bośniaka to był strzał w dziesiątkę. I oby tak, jego dobra forma trwała nadal. No bo to jest jednak podstawa naszego zespołu, dobry bramkarz. Od tyłu buduje się zespół tak naprawdę. Pazdan, Karacić odgrywają chyba czołowe role w tym sezonie. Plus nie można zapominać o Zane Paslaku, i innych piłkarzach bloku defensywnego. Tutaj Castro zaakceptował kontrakt, tak samo jak Ribeiro. Dobrze, o to właśnie chodzi, żeby każdy akceptował nasze kontrakty. I zobaczmy, jaki mają na start, na start, oczywiście, overall. Jeszcze wcześniej damy tylko odegarda do pierwszego składu, bo no, zapomniałem o nim po prostu. Castro 55, Ribeiro 49. Szkoda, że Ribeiro ma tak niski startowy overall. No bo jednak myślałem, że będzie miał odrobinę wyższy. No i okej, okay. wszystko już tutaj załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić. Tutaj wszystko się ładnie załaduje za moment. Przynajmniej taki jest plan. I tak jest: gramy z St. Pauli. Mecz na wyjeździe, więc łatwo nie będzie, bo mecze wyjazdowe w drugiej Bundesliga zawsze są ciężkie. Ale i tak liczymy na trzy punkty. Jak rozpocznie się to spotkanie, kapitalnie Anton na 1 do 0. Zanełkarny, żółtą kartą, tak samo jak Paslak. To nie wróż dobrze Kończy się właśnie pierwsza połowa i zaczyna druga Karaman na 2 do 0 Ale niestety Zane wylatuje z boiska za drugą żółtą kartkę Karacić ma kontuzję, no nie Szmidebach na 3 do 0 Wilczesna 3 do jednego, no ale to już nic nie zmienia Szkoda tylko kontuzji Karacicia i czerwonej kartki Zane Zobaczmy jaka jest to poważna kontuzja na szczęście tylko 3 dni, więc jest to bardzo lekki uraz. Musimy dokonać zmiany. Myślę, że Anton pójdzie na środek obrony, a Bacalors zagra na środkowym pomocniku defensywnym. Gdzie on tu jest? O, tutaj. No i zamiast Zane, Hybers pojawi się na ławce. No i skład jest optymalny tak naprawdę. Mimo iż Zane wyleciał za kartki, to i tak mamy godnego zastępcę. Tutaj rozmowa z zawodnikiem, bazę. Dam ci zagrać, okej, okay, nie ma problemu, chociaż widzicie jak Bech się dobrze spisuje, dlatego Bazę nie gra. Przecież tym piłkarzem interesował się w poprzednim okienku Juventus, nawet złożyli ofertę, ale odrzuciliśmy ją. Bazę to świetny piłkarz, ale Bech nie zawodzi. I jak widzicie, praktycznie zawsze gdy dostaje okazję, to strzela bramki. Więc jak można takiego zawodnika zmieniać? Chociaż muszę rotować tym składem, żeby jacyś piłkarze nagle nie chcieli odejść, bo to by było bardzo złe dla zespołu. I okej okay, tutaj. Myślę, że przywrócimy Odegarda do treningów. Wiadomo, cić fajny piłkarz, ale jednak wolę, żeby rozwijał się Odegard. No i okej, okay, trening zakończony. Myślę, że sukcesem niedługo Odegard będzie miał wyższy overall. A i tak z tym overallem gra świetnie, więc możesz być tylko lepiej. Tam widzimy kadra Anglii. Chyba oferta już odwołana, jednak nie. Mamy ofertę pracy po prostu. I przechodzimy dalej. Teraz gramy Sunhausen, Jedna z najgorszych drużyn w drugiej Bundesliga, więc tutaj trzy punkty tak naprawdę są naszym obowiązkiem. Ale niespodzianki w futbolu również się zdarzają. A tutaj widzicie odwołana oferta od reprezentacji Anglii. I jeszcze dwie inne wiadomości. Bazę chce zagrać, to już wiem. Hirsch, no niestety szansy nie dostaniesz, ale bazę jak najbardziej, bo jest to bardzo dobry piłkarz i zasługuje po prostu na to, żeby grać. Myślę, że dam go powiedzmy na ławkę na początek zamiast Hubersa, no i zamienimy go z Bechem, żeby Bech ewentualnie mógł się pojawić z ławki rezerwowych. I okej. Okay. To już zakończyliśmy i teraz pora rozpoczynać spotkanie z Sanhausen. Gramy u siebie, więc trzy punkty są naszym obowiązkiem. Tutaj w innej opcji nie widzę niż pewne zwycięstwo Hanoweru 96. Czekamy na pierwsze trafienie. Kiedy ono nastąpi, szmidebach ukarany żółtą kartką. No na razie nudna ta pierwsza połowa, jednak Schmiddebach wyprowadza nas na prowadzenie. Masło myślane trochę wyszło. Kosecki wchodzi na boisko, No to mamy problemy, ale paslak na 2 do 0. Dobrze, jest naprawdę dobrze. I Paslak nie trafił karnego. No nie, dlaczego? Mogłeś być tak pięknie 3 do zera. W zespole Sanhausen wystąpił Kosecki, jednak nas na szczęście nie skrzywdził, i do tego w bramce znalazł się były gracz Arki Gdynia, Steinbors. Tutaj oczywiście do pierwszego składu wróci Zane, bo jest to bardzo dobry obrońca, więc zasługuje na to, by być w pierwszym składzie. Tutaj Bacalors pozostanie w głębokiej rezerwie, bo myślę, że taka ławka rezerwowych jest w miarę optymalna. Ale to Zelke jest wyznaczony do rzutów karnych. Nie wiem dlaczego wykonywał je akurat Paslak. No ale okej, okay. może dlatego, że Zelke szedł z boiska i jakimś dziwnym trafem ustawiło Paslaka na rzuty karne. Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Jest Zelke. Mam nadzieję, że to on jednak będzie wykonywał jedenastki, bo Paslakowi niestety często one nie wychodzą. Wiadomo, potrafi je wykorzystać, ale jednak za często je marnuje. No i okej, okay, to już załatwiliśmy. Dwie wiadomości trzeba je odczytać oczywiście. Koniec zawieszenia to już zmieniliśmy. Bazę dziękuję za danie mu szansy. Zagrał dość dobrze, więc myślę, że i kolejne szanse dostanie. Teraz mamy mecz w Pucharze Niemiec z TSV Monachium. Jest to jedna z najsłabszych drużyn w drugiej Bundesliga, więc. Musimy ich ograć. Wiem, że to samo wiem od Sunhausen. ale jest. No tak, taka jest prawda: no, TSV spisuje się dość słabo w rozgrywkach drugiej Bundesligi. Więc nie wypada po prostu odpaść z takim zespołem. Jak widzimy, tutaj sześciu zawodnikom kończą się kontrakty. Musimy się tym ewidentnie zająć. Tutaj jedynie chyba z tym Felipe warto przedłużyć kontrakt. Kirti, nie, nie, za takie pieniądze, chłopie, to nie ma szansy. Nie dość, że jesteś słaby. No do tego jeszcze chcesz takie pieniądze. No zapomnij. Po tym sezonie możesz sobie iść do innego klubu. Bo ty jesteś zasłaby na drugą Bundesligę. Już nie mówiąc o pierwszej. Tutaj mu zaproponujemy kontrakt. Rola zmiennik. No bo innej tak naprawdę mu nie mogę zaoferować. Jest to w miarę solidny obrońca. Więc jakby chciał zostać. To ja chętnie znajdę dla niego miejsce w Hanowerze 96. I tutaj jeszcze Bere też dostanie myślę ofertę. No, bo jest to chyba jeszcze młody piłkarz, przynajmniej tak wynika z fotografii. I teraz skupmy się na meczu z TSV Monachium. Gramy najmocniejszym możliwym składem. Na wyjeździe gramy. To jest na pewno zła wiadomość, ale to nas nie może powstrzymać. Zaczynamy. Mamy dużo mocniejszy skład, więc my tutaj jesteśmy zdecydowanym faworytem. Ale na razie nic wielkiego się nie dzieje. Karaman ukarany żółtą kartką. Pierwsza połowa dobiegła końca. Anton również dostaje kartkę. Na szczęście kolory żółtego i Karaman na 1 do 0. Tak jest, bardzo dobrze. Zostało już tylko 10 minut. Czy coś się jeszcze stanie? Nie, wygrywamy 1 do 0 i awansujemy do dalszych zmagań w Pucharze Niemiec. O to właśnie chodzi. Tak powinien grać zespół pretendujący. No, do awansu do pierwszej Bundesligi, raczej do powrotu, bo dopiero co spadliśmy. Na szczęście nie było w tym mojego udziału. Ja dopiero objąłem klub po zakończeniu sezonu. I zobaczmy na trafiliśmy w Pucharze Niemiec. Bo już pewnie było losowanie, skoro dostaliśmy nagrodę. Ligowa tabela wygląda świetnie. Nad strefą baranżową mamy 9 punktów przewagi, a w Pucharze zagramy z Bolusią, więc się Gladbach. Patrząc na pozostałe. Losowania to mogło być łatwiej Ale też mogło być dużo trudniej no, Widzimy tam jest jedna para całkowicie Taka powiedzmy przeciętna Czyli Stuttgart, Eintracht, Brunswick Więc tam na pewno będzie Jakaś niespodzianka w półfinale pucharu Niemiec No i tak naprawdę Może być kilka drużyn z drugiej Bundesligi W półfinale, no to by była na pewno niespodzianka Teraz gramy z Kaiserslautern Oby to nie był Ich zwycięski skład, bo wtedy nie mamy Żadnych szans Tutaj jak widzimy Felipe chce zmienić klub, okej, okay, nie ma problemu. Rozumie, każdy czasem potrzebuje w swojej karierze jakiejś zmiany. Bere przyjął ofertę, fajnie. Może tam gdzieś sobie głęboko w rezerwach siedzieć, może raz na sezon, dwa razy będzie się pojawiał. Zelke sobie teraz odpocznie, zagra Rodriguez. I Bech powróci do pierwszego składu, bazę nie zawiódł, ale jednak Bech też musi dostawać swoją szansę. I okej, okay, tutaj jak widzimy mecz z Kaiserslautern, mecz wyjazdowy, w tym odcinku nawet dobrze nam idzie w meczach wyjazdowych, więc nie mamy się czego obawiać. Żółta kartka dla Hubecha, Hubahara raczej jakoś tak, źle przeczytałem chyba zdecydowanie to niestety zła na 1-0, do Mvene ukarany żółtą kartką, do przerwy niestety przegrywamy, to nie wróży dobrze. 30 minut do końca, tylko tyle pozostało nam na odrobienie strat. No nie jest dobrze, 10 minut do końca. No i niestety, przegrywamy to jest zwycięski skład Kaiserslautern. Trochę się zmienił, ale jednak nadal zwycięża. No. Ta drużna jest po prostu przeklęta. No i okej, okay, tutaj zobaczymy sobie, znaczy, najpierw dokonamy zmiany w podstawowym składzie. Zelkę wraca, oczywiście. No i to by było na tyle. Rodriguez nic wielkiego niestety nie pokazał w tym meczu, no i myślę, że Zelkę spisze się w następnych spotkaniach dużo lepiej. Tutaj, jak widzimy, rozmowa z zawodnikiem Bechowi ulżyło, a Bere już się domaga występów. Szybki jest, no, ledwo dostał nowy kontrakt, a już chce grać. Też tak można. I okej, okay, tutaj jak widzimy terminarz, tabela. No jesteśmy zdecydowanym liderem nad strefą barażową. Mamy 8 punktów przewagi nad Norymbergą, 5, ale to tak naprawdę liczy się awans. Oczywiście chce wygrać rozgrywki drugiej Bundesligi, ale jak zajmiemy drugie miejsce, to też nic złego się nie stanie. Najwięcej goli ma Karaman, najwięcej asyst Odegard, najwięcej czystych kąt pewnie karacić, tak jest. No po prostu nasi zawodnicy bardzo dobrze się spisują. Tutaj Wulnikowski jest też dość wysoko, jeśli chodzi o czyste kąta. Żółte i czerwone kartki to nas zbytnio nie interesuje Ważne jest to, że w tych najważniejszych kwali... klasyfikacjach jesteśmy liderem Czyli w tabeli W tabeli króla strzelców Asyst I czystych kąt No tak naprawdę obecnie ten sezon jest perfekcyjny Ciężko żeby grać lepiej Walczymy dalej w Pucharze Niemiec Spokojnie walczymy w lidze Nasi piłkarze indywidualnie osiągają sukcesy No tak naprawdę nie ma się do czego doczepić czy może być lepiej? Wiadomo, możemy wygrywać jeszcze wyżej i nie przegrywać takich meczów jak Sky ze Slauter. No ale wiadomo, to jest legendarna drużyna. I czasem z taką się przegra po prostu. Jak widzimy tutaj chyba prośbę o wypożyczenie, aż dwie wiadomości od zawodników. Raporto juniorach. Możemy się przyjrzeć oczywiście temu raportowi. Z tym piłkarzem podpisałbym kontrakt do szkółki, tego odrzucamy. A z tym, mimo wszystko, podpiszę, żeby było po prostu więcej zawodników w szkółce. Wolf chce odejść na wypożyczenie, tak samo jak Hoffman. Okej, okay, rozumie. Nie dziwię wam się w ogóle nie dostajecie szans, więc chcecie spróbować swoich sił w innym zespole. Myślę, że w następnym materiale wystawię was na listę transferową. Czytam do wypożyczeń, zobaczę, jak to będzie jeszcze. Oczywiście, symulujemy wszystkie treningi, bo to jest istotna część tej kariery. Paslak się rozwinął, Zelkę się rozwinął. Idealne tak naprawdę zakończenie materiału. Niedługo Odegard się rozwinie, ma już świetną kontrolę nad piłką i dribbling jest również bardzo zwinny. Przechodzimy dalej jeszcze tej wiadomości, jak widzimy. Pięcia! Wow, niezła ilość. Odczytamy je. Raport o juniorach, zobaczmy. No jest kilku tutaj na pewno utalentowanych, więc myślę, że niedługo znajdą się w pierwszym zespole. Ważne informacje o rynku, ok. Tutaj rozmowy z zawodnikiem, no ale tak naprawdę w tym materiale to już na tyle. Dzięki za ten materiał, że byliście do samego końca. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.